Dzień dobry Państwu. Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Pytanie, na co wydać reparacje od Niemiec? Co prawda nie dzieli się skóry na niedźwiedziu, ale dobrze jest mówić o tym, jakie szkody Polska poniosła w wyniku II wojny światowej, jakie straty, nie tylko materialne, ale straty w ludziach. Każdy moment jest dobry o tym mówić, a szczególnie kiedy jesteśmy w roku 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Państwa i moim gościem jest pan poseł Janusz Szewczak, przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów, ale także członek parlamentarnego zespołu do spraw opracowania wysokości, oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Panie pośle, zanim zaczniemy naszą rozmowę, posłuchajmy, co mówi przewodniczący tego zespołu, pan poseł Arkadiusz Mularczyk, o swoich nadziejach związanych z tym raportem. Zapłacą Polsce, ale muszą widzieć, że jest determinacja, że jest konsekwencja, że są dokumenty, bo te wszystkie straty, które zdali Polsce, oni ich nie wynagrodzili ani naszemu krajowi, ani naszym rodakom. No właśnie, pan poseł Mularczyk jest przekonany, że Niemcy zapłacą Polsce. Czy podziela pan to przekonanie? Tak, podzielam i trzeba naprawdę z dużym uznaniem się odnieść do tego, że pan poseł Mularczyk w ogóle tak stanowczo i konkretnie podjął te działania wraz z zespołem. My się spotykamy nadal. Mieliśmy kilka dni temu posiedzenie zespołu w czasie obrad Sejmu ze statystykami, profesorami, od specjalistami od statystyki, którzy nam przeliczali pewne rzeczy na konkretne pieniądze, bo przecież to jest no, gigantyczna praca, można powiedzieć, aż dziw, że dopiero ten rząd podjął konkretne działania w sprawie reparacji i odszkodowań. 30 lat III RP było zaniedbaniem wielki tych spraw. No a sprawa jest absolutnie aktualna. Ja przypomnę, że Polska nie jest jakimś wyjątkiem, bo Grecy się domagają takich odszkodowań i co ciekawe, oni sobie to już policzyli. Według nich to jest około 300 miliardów euro, a więc przy znacznie mniejszych zniszczeniach, choć Grecja była jednym z krajów bardzo przez Niemcy zniszczonych, dotkniętych, ta ilość zbrodni jednak w Grecji była znacząca. No ale jednak i kraj mniejszy i te straty mniejsze, 300 miliardów euro. Stąd też wydaje nam się, że te wstępne szacunki, które robiliśmy, 850 miliardów, 900 miliardów dolarów. Niektórzy mówią, że to jest i tak zaniżona wielkość strat, ale wydaje się, że to jest, bym powiedział, no absolutne minimum tego, co za te zbrodnie Polsce powinno się zwrócić. Wychowuje się już nowe pokolenie, które nie pamięta tego, co było po wojnie. Ja w swoim rodzinnym albumie mam jeszcze zdjęcie mojej mamy, która w czynie społecznym odgruzowuje Warszawę. To było miasto, jedna wielka ruina. Zobaczmy, czy warszawiacy mają świadomość o tym, co w niektórych miejscach naszej stolicy było, a czego już nie ma. Na co Polska w pierwszej kolejności reparacje powinna wydać? Zastanawiam się, wie pani, ale przede wszystkim chyba na jakieś odbudowę zabytków. Na dobicie do nich, do ich poziomu życia i tak dalej. Standardów. No chyba na te OFE, które chcą nam zabrać, nie? Tak by się wydawało najlogiczniejsze. Może na służbę zdrowia, nie wiem. Nie wiem, czy ma podstawy do tego, żeby zwracać się do Niemiec o te reparacje, bo o ile mnie pamięć nie myli, to sprawa była już załatwiana, nie wiem, jeszcze za komuny chyba. Nie myślałem o tym, no, ale wiadomo, że to się nam należy. Oczywiście, proszę państwa, ta sonda miała się ukazać troszeczkę później, kiedy przejdziemy już do tematu, na co wydać pieniądze, które mamy dostać od Niemiec, no ale Hochlik sprawił, że ona jest wcześniej. Ten materiał, który pokaże miejsca Warszawy, w których nie ma już budowli przedwojennych, będzie troszeczkę później, a my witamy nowego gościa w naszym studiu, pan poseł Marek Jakubiak, Federacja dla Rzeczypospolitej. Witamy serdecznie, panie pośle. Dzień dobry, witam. No, ja już powiedziałam, że trochę jest to dzielenie skóry na niedźwiedziu, ale pan poseł Mularczyk i pan poseł Szewczak podzielił tego jego zdanie, stanowczo twierdzi, że odzyskamy te pieniądze, które nam się należą od Niemiec. Ja chciałam zapytać, zanim przejdziemy do rozważania, na co te pieniądze powinny być wydane, bo już nawet Niemcy mają jakieś propozycje, ale to nie za bardzo się nam podoba, bo to jest taka cząstkowa propozycja. Jak to się stało? Bo ja wiem, że w 1947 roku dokonano
szacunku strat materialnych Polski po II wojnie światowej. I z tym dokumentem nic się nie działo. Potem były próby takich odszkodowań po 89 roku, ale to właściwie była pomoc humanitarna, nie odszkodowania. Ale po 89 roku, no, 30 lat minęło. Komisja pana Arkadiusza Mularczyka działa niecałe 3 lata, prawda? 3 z kawałeczkiem. I raport jest na ukończeniu. Raport jest na ukończeniu, a po 89 roku jakoś nie mogliśmy się do tego zabrać. Czy my byliśmy za słabym państwem? Czy nasze dążenia do tego, żeby stać się częścią Unii Europejskiej, częścią NATO, tak jakby hamowały w nas, w naszych takich dość teraz stawianych ostro żądań odszkodowań od Polski, od Niemiec? No przede wszystkim widzimy, jaka jest różnica. Ta różnica pomiędzy Polską a Niemcami nie wynika z tego, że jesteśmy durniami, tylko z tego powodu, że wtedy, kiedy my musieliśmy odbudowywać za miskę zupy nasze państwo, Niemcy pławili się w luksusach przywiezionych za oceanu. I tak naprawdę chichot, ten gigantyczny chichot diabelski polega na tym, że ci, co mordowali, są bogaci biedą tych, którzy byli mordowani. I prawdę mówiąc, nie ma na to zgody. Ta komisja, ten zespół, który działa za pomocą przewodniczącego Mularczyka, wycenia te straty. Ja jestem w posiadaniu tego opracowania z 1947 roku i proszę państwa, to jest zatrważające. Wtedy to spisywano z natury, nie było komputerów, nie było internetu. Jeżdżono po Polsce i częściowo spisano tylko to, co się wydawało, że nam zginęło. Tam są dziesiątki tysięcy dzieł sztuki, tam są tony złota, tam jest 70 milionów metrów sześciennych lasu na przykład i tak dalej, i tak dalej. Straty ludzkie są wypisane i szczerze powiedziawszy, zatrważający dokument stanowiący o tym, z jakim barbarzyństwem mieliśmy po stronie niemieckiej do czynienia. Mówię to jeszcze raz, powiem to i dzisiaj. Honorem dla Niemców jest załatwić tą sprawę, a nie dyshonorem upominać się przez nas o swoje. To nie jest tak, jak pani powiedziała, że oni coś nam dadzą. Oni są nam winni, oni muszą oddać nam to, co nam ukradli, spalili i zamordowali. Oni muszą ponieść karę za II wojnę światową. Die Welt napisał artykuł, bardzo poważny, po pierwszych enuncjacjach związanych z reparacjami, że gdzieś z tyłu głowy ten redaktor ma, że te reparacje nie są wypłacone. Ale gdyby przyszło Niemcom zapłacić te reparacje, to Niemcy musiałyby ogłosić upadłość państwa niemieckiego. To oznacza, że o takich stratach mówimy, o niewyobrażalnych stratach narodu polskiego. A wszyscy ci dzisiaj, którzy uchodząc za tych baranów idących na rzeź tą niemiecką, chcę powiedzieć, że to jest po prostu zwyczajnie działanie na szkodę Rzeczpospolitej. Dzisiaj nie może być żadnego znaku zapytania po jakiejkolwiek stronie politycznej, czy te reparacje nam się należą, czy nie. One nie tyle nam się należą, co one istnieją, tylko fakturę trzeba wystawić. Jeśli były polski premier państwa polskiego, pan Włodzimierz Cimoszewicz, 2 lata temu mówi, że jest nieetyczne i niemoralne domaganie się odszkodowań, że jest wprowadzaniem w błąd opinii publicznej to, że obecny rząd chce tych odszkodowań, chce je przede wszystkim policzyć najpierw, wystawić rachunek. Bo po wystawieniu rachunku jest jeszcze kwestia dochodzenia tej płatności. Czyli my na razie pracujemy nad fakturą, a potem będziemy ścigać tych, którzy powinni tą fakturę zapłacić. Ale muszę pani powiedzieć, że my jako członkowie komisji odwiedzamy na przykład różne archiwa i byliśmy z panem posłem Mularczykiem ostatnio kilka miesięcy temu w archiwum akt nowych i tam widzieliśmy kartoteki Armii Krajowej, która sporządzała bardzo dokładne relacje z konkretnych zniszczeń, ile osób zatrzymano, ile wywieziono tego dnia w łapance i tak dalej. To było dla nas szokujące, te informacje. Chcę powiedzieć tak, jeśli Żydzi algierscy mogą dostać odszkodowanie za zbrodnie nieporównywalne, ale przecież zbrodnie reżimu Vichy francuskiego, jeśli kraje afrykańskie w tej chwili mówią o odszkodowaniach od Niemców jeszcze za zbrodnie przed II wojny światowej, to nie ma najmniejszej wątpliwości, że Niemcy, które mają dzisiaj swój PKB na poziomie 3 bilionów euro, którzy mają prawie
300 miliardów nadwyżki w euro w handlu zagranicznym. To państwo jest stać na wypłacenie tych odszkodowań. Ja myślę, że te ataki polityków niemieckich, a zwłaszcza mediów niemieckich, prasy niemieckiej na obecny rząd, one mają bardzo wiele wspólnego z tym, że myśmy ten temat podjęli i się domagamy realizacji tej wypłaty. Tu się nie zgadzam z panem ministrem Czaputowiczem, który mówi, że to są dwie rozbieżne kwestie. Ja uważam, że one są bardzo niestety zbieżne. Przecież media niemieckie i te działające w Polsce, i korespondenci niemieckich mediów, i niemieccy politycy, niemieccy dziennikarze w Niemczech od 3 lat nie robią nic innego, tylko próbują wzmacniać tutaj tą naszą wewnętrzną opozycję, targowicę, i próbują polski rząd, legalnie wybrany rząd, obalić po prostu. To nawet tego nie ukrywają przecież. No a pomagają im tutaj ludzie na świeczniku politycznym, co jest hańbą po prostu. Że są w Polsce ludzie, którzy potrafią mówić, że to jest nieetyczne i niemoralne domaganie. To mówi premier Cimoszewicz, który będzie tu w Warszawie startował na gruzach tych, którzy tutaj przelewali krew. Przecież tu nie ma ulicy w Warszawie, nie ma muru, na którym by tej krwi polskiej nie było. Ja już nie mówię o stratach materialnych, o tym, o czym mówił pan poseł, ale to jest, nawet życie ludzkie da się dzisiaj jakby przeliczyć, nie, choć jest to trudna sprawa, ale da się przejść na pieniądze, bo jeśli ktoś miał 20 lat wówczas, to mógł przez jeszcze wiele lat żyć, pracować. Dzieci. Panie Boże, a czy to nie jest tak, że to było takie miłe ciepełko? Niemcy praktycznie od kilkudziesięciu lat uprawiali swoją politykę historyczną, już przyzwyczaili świat i Europę do tego, że to nie Niemcy wywołali II wojnę światową, tylko naziści, tak jakby Trzecia Rzesza nie była niemiecka, tylko nazistowska. Już zaczęto używać określenia polskie obozy koncentracyjne i nagle pojawia się taki kłopot, bo Polska pokazuje, co tak naprawdę się wydarzyło między 1939 a 1945 rokiem. Bo Niemcy, jak nie muszą, to nigdy nie chcą płacić. Jak fałszowali teraz te silniki spalinowe, to przecież dopiero jak ich amerykański wymiar sprawiedliwości przycisnął, to będą musieli tam coś zapłacić. Nie, dzisiaj mamy tak szokujące wyroki sądów niemieckich, łącznie z działaniami Trybunału Niemieckiego Konstytucyjnego. Oni nam śmią zarzucać łamanie praworządności, a ja powiem tylko tyle, że dzisiaj wyroki sądów niemieckich są takie, że dzieci porywane z Polski czy odbierane zamordowanym rodzicom, wywożone były tam do Niemiec na germanizację, i sąd niemiecki dzisiaj wydaje wyrok, że nie należy się tym dzieciom żadne odszkodowanie, bo one nie były przecież prześladowane. Mamy takich historii, mamy po prostu setki. To jest ewidentnie, bym powiedział, taka pruska buta, która w Niemcach nadal istnieje. Taka pogarda dla tej części Europy. To przecież obecność w Unii Europejskiej, robienie wspólnych interesów, dobrych interesów gospodarczych, to nie oznacza, że nie ma odpowiedzialności za czyny popełnione. Chciałam porozmawiać o tych dzieciach, dlatego że ten wynik niemieckiego sądu sprzed kilku dni w stosunku do 84-letniego Polaka, który był jako dziecko wywieziony w ramach akcji germanizacji polskich, nie tylko polskich dzieci, nie przysługuje prawo do odszkodowań. Jak to jest? Przecież przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze rabunek dzieci uznał za zbrodnię ludobójstwa. Jeszcze konferencja UNESCO w 1948 roku w Szwajcarii uznała, że to jest zbrodnia przeciwko ludzkości. Mamy takie dwa dokumenty dwóch bardzo poważnych instytucji międzynarodowych i nagle sąd niemiecki sobie mówi, że nie, i jeszcze każe biednemu człowiekowi płacić 2500 euro kosztów sądowych. To jest zadziwiające. Sądownictwo w Polsce jest podobne. Po prostu nie są zbadane losy, że tak powiem, tez zgłoszonych przez sądy. Natomiast, proszę państwa, 200 tysięcy dzieci zostało porwanych. 30 tysięcy wróciło. Tak, dzieci za mojszczyzny choćby. I samo przeżycie tej traumy przez te dzieci, chyba do 8 roku życia, o ile pamiętam, w tych obozach koncentracyjnych dla dzieci, to Niemcy po prostu powinni się ze wstydu palić, a oni starają się jakby ocieplać swój wizerunek. Stąd ten film, ten stąd filmy, które pokazują zupełnie inną stronę wojny, czyli my musieliśmy tutaj walczyć, kto ich zmuszał.
do napaści na Polskę. Kto ich zmuszał, pytam. Dlatego ja na przykład się przeciwstawiam, tak mentalnie trochę to robię, na przykład takim wypowiedziom, jak przed chwilą tutaj mój przyjaciel serdeczny z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że oni są bogatym narodem, oni mają, to powinni dać. A co mnie to obchodzi, czy oni są bogaci, czy nie? Fakturę trzeba wystawić, koniec dyskusji na ten temat. I szczerze mówiąc, te deale, te powojenne, nie było czegoś takiego jak oświadczenie Polski o zrzeczeniu się. A poza tym, jak śmią mówić, że my żeśmy się zrzekli czegoś, czego my żeśmy się zrzekli? Bandyty Niemca, tego buta niemieckiego, który przez 5 lat, jak Szwedzy, zresztą bo jeszcze Szwedzi porównywali, tylko że oni nie mordowali, tylko kradli. Ale no, 10 tysięcy, 10, ja napisałem interpelację do Ministerstwa Skarbu dotyczącą polskiego złota. Okazuje się, proszę państwa, że te dziesiątki ton złota wywiezione z Polski trafiły do Wielkiej Brytanii. Z tych 80 prawie ton złota, które tam dowieziono, 11 ton złota za wysiłek wojenny sobie Wielka Brytania potrąciła, wyobraźcie sobie. Czyli inaczej mówiąc, cały ten nasz wysiłek w obronę Wielkiej Brytanii, zamiast nam podziękować na przykład defiladą, to jeszcze potrącili sobie 11 ton złota za to. Także z nas wariatów cała Europa robi. Tylko rzecz w tym, że my musimy mieć prosty kręgosłup. My musimy stanąć i powiedzieć, jak było. Francja w czerwcu 1939 roku podjęła decyzję, że nie będzie interweniowała w przypadku agresji niemieckiej na Polskę. To było praktycznie w chwili, kiedy podpisywali z nami porozumienia o wzajemnej pomocy. To są po prostu państwa, z którymi się interesów nie robi. Zaraz będziemy kontynuować naszą rozmowę, bo chociaż pan poseł Jakowiak mówi, że już nie powinniśmy dyskutować w ogóle, to my nie dyskutujemy o tym, czy należy nam się, czy nie, ale już będziemy za chwilę dyskutować o tym, co z tymi pieniędzmi należy zrobić. Proszę państwa, w telewizji w Polsce.pl w gorących pytaniach rozmawiamy o tym, na co wydać reparacje wojenne, ale zanim o tym porozmawiamy, dokończmy jeszcze temat w ogóle tych reparacji, dlatego że sprawa jest no, prawie na ukończeniu, raport, czyli tak zwana, jak mówi pan poseł Jakubiak, faktura, bo nasi goście, pan Marek Jakubiak, poseł Federacja dla Rzeczypospolitej i pan poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Szewczak z zespołu parlamentarnego, który przygotowuje ten raport pod kierownictwem posła Arkadiusza Mularczyka, szacujący wysokość odszkodowań, które nam się należą od Niemców. Panie pośle, bo tam jest sprawa bardzo taka no, dziwna, że właściwie my domagamy się odszkodowania tylko za 50% ziem, które należały kiedyś do Polski, bo te, które stanowiły całą Rzeczypospolitą drugą, połowa tych ziem już nie jest pod władztwem Polski. Czyli można powiedzieć, że żądamy połowy tego, co straciliśmy w czasie II wojny światowej. My jesteśmy wyjątkowo łagodnym, skromnym narodem. My się z reguły, że tak powiem, ograniczamy w swych żądaniach, w ogóle się wstydzimy czasami, że za waszą i naszą się domagamy, natomiast chętnie zostajemy w obronie innych, wypinamy. A uważa pan, przepraszam, że wejdę panu w słowo, uważa pan, że powinniśmy się domagać również od Rosji, znaczy od Rosji, bo te ziemie, które kiedyś były w granicach państwa polskiego, to jest obecna część obecnej Białorusi i Ukrainy, które kiedyś były przecież Związkiem Sowieckim, prawda? No, oczywiście tak, to jest kwestia nadal otwarta. Pamiętajmy, że tam łączono kwestię reparacji niemieckich rzekomo dla Związku Radzieckiego z tym, że to Związek Radziecki miał oddawać nam, Polsce, tak, tylko że raczej zamiast oddawać, to jeszcze tam trochę tego węgla od nas sobie pożyczał. Więc to jest odrębna sprawa, rzeczywiście też ogromna. Natomiast tu jeśli chodzi o, można powiedzieć, o tą kwestię niemiecką, to te... Chociaż i wiemy, że to byliśmy napadnięci z dwóch stron, to bez dwóch zdań. Pewno i trochę inaczej też potoczyłyby się te losy II wojny światowej, gdybyśmy się mogli bronić na jednym froncie, gdyby sojusznicy, tak jak pan Marek tu powiedział, nie zawiedli, nie zdradzili po prostu najzwyczajniej. Więc te rachunki krzywd nie są zamknięte. Właściwie jednak jakby nie patrzeć, pani powiedziała, że młodzi ludzie już żyją innym życiem, że już nie pamiętają tych kwestii i tak dalej, no ale
Młodzi ludzie też dzisiaj tak są edukowani, że nie bardzo wiedzą, gdzie leży województwo lubuskie, czy kto mylą z lubelskim, ale i dlatego należy o tym przypominać. Ta komisja, o której wspomniałam, Biuro Odszkodowań Wojennych w 1947 roku wyceniła straty materialne tylko na ówczesne 850 miliardy dolarów, ale przecież pan poseł Jakubiak mówił, że ta komisja tak jakby z natury spisywała inwentarz tych strat, ale przecież mamy jeszcze oprócz tego, tutaj pan poseł przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów pewnie nam to wytłumaczy, bo przecież mamy straty, też chyba będą liczone w tym raporcie, straty PKB, którego Polska nie osiągnęła przez te 5 lat okupacji, rozwoju, którego nie dokonała. Ja oglądałam takie przepiękne przedwojenne plany rozbudowy Warszawy, co miało w Warszawie powstać, jakie obiekty komunikacji, stadiony, parki. Tego wszystkiego nie ma, to nie powstało. Jest co innego, natomiast proszę państwa, ja ciekawy jestem, a czy wy liczycie straty materialne po stronie Armii Polskiej? Na przykład zniszczenia Armii Polskiej, bo to były straszne pieniądze. Cały majątek narodowy szedł na Armię Polską. Został zbiórki publiczne utracony. Utracony został. A zbiórki publiczne to jest kolejny etap. 138 ton złota następnych, gdzie właśnie Komisja do Spraw Reparacji zwróciła się do Komisji Trójstronnej, Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, i zwrócili się do nich o zwrot z 138 ton złota pochodzących z rabunku, będących zdeponowanych w zachodnich bankach. I proszę sobie wyobrazić, że nie uznano tego żądania. Oddano nam tylko 4 tony złota mającego wymiar nominalny bankowy, czyli będących w obiegu pomiędzy bankami. Natomiast wszystkich precjozów złotych w ilości 138 ton do dzisiaj Wielka Brytania nam nie zwróciła. Ciekawe, kto to ma. Tak, to jest jeszcze niewycenione przecież kwestia dzieł sztuki, bo tutaj jest ta kwestia wyceny, wartości jest w ogóle dyskusyjna. Ale proszę sobie powiedzieć, w jakim jesteśmy stanie, bym powiedział, międzynarodowej świadomości tego problemu. Ja kilkanaście dni temu w wywiadzie dla portalu W Polityce i telewizji W Polsce powiedziałem o tym, że należy nam się te 900 miliardów dolarów jak nic. I to się stało wiadomością jakąś, w ogóle cały świat obiegło, włącznie z irańską jakąś tam prasą. W Teheranie się nad tym zastanawiali. Na całym świecie nagle się dowiedzieli, że Polska uważa, że została przez Niemców obrabowana, zniszczona, ludność wymordowana i że chce 900 miliardów. To pokazuje, jaka jest skala zaniedbań, jakiej świadomości, jak my nie prowadziliśmy polityki historycznej, jak myśmy twardo nie walili pięścią w stół, domagając się tego, że to po prostu... A my dzisiaj słyszymy, co my słyszymy od Niemców? No, oni słyszymy od pana Webera, że oni, czy tam pana Oettingera, że oni nam może obetną jakieś fundusze europejskie, bo my się źle sprawujemy, niegrzeczni jesteśmy. A w ogóle o reparacjach mówimy? Odważymy się mówić o reparacjach. No, wróćmy do podstawowego pytania. Załóżmy, że widząc taką determinację i zdecydowanie polskich parlamentarzystów o walkę o te pieniądze. Załóżmy, że te pieniądze wpłyną do Polski, faktura zostanie zapłacona. Ludzi, którzy ucierpieli w czasie II wojny światowej, niewolników pracujących na terenie Rzeszy, przymusowych pracowników, tych, którzy przeszli przez obozy koncentracyjne, dzieci, które zostały odebrane rodzicom, jest coraz mniej. Nawet gdyby uznać, że część tych pieniędzy zostałaby przeznaczona na jakieś odszkodowania dla tych, którzy przeżyli gehennę II wojny światowej, to będzie to mikro część tych pieniędzy. Na co Polacy powinni wykorzystać pieniądze, jeżeli rzeczywiście Niemcy nam wypłacą odszkodowanie za straty, które spowodowali w czasie II wojny światowej? Żeby to nie było tak przypadkiem, że w prostych głowach proste odpowiedzi na pytania się znajdują, czyli podzielmy to i rozdajmy, bo to nie będzie bogate społeczeństwo, tylko społeczeństwo, które chwilowo będzie miało więcej pieniędzy i więcej kupi zapewne dóbr nowoczesnych, pewnie wykonanych w niemieckich fabrykach. Tak więc my musimy tutaj zastanowić się nad tym, jak zainwestować te środki. Bardzo duże środki, bo proszę państwa, to jest kilka budżetów narodowych. Natomiast nie można tego po prostu łatwo przyszło, łatwo poszło. Ja uważam, że powinien być bank inwestycyjny powołany, który będzie dokapitalizowany taką kwotą i ten bank powinien inwestować w polski przemysł, w nowoczesność, w polskie przedsiębiorstwa, po to, żebyśmy z pułapki średniego rozwoju wyszli. To jest właśnie brakujące ogniwo
i odpowiedź na pytanie, dlaczego nie jesteśmy na poziomie rozwoju niemieckiego. Jeżeli my nie dokonamy tego przeskoku za pomocą tychże pieniędzy do poziomu życia europejskiego, to pytam się, co to pomoże? Bo jeżeli chodzi o bieganie naokoło własnego ogona, niczego nowego nie wniesie. My musimy przeskoczyć. A więc po pierwsze, musimy uzupełnić to, co II wojna światowa nam zabrała. A więc kilkadziesiąt lat rozwoju. I uważam, że taki bank inwestycyjny wspierający polskie inwestycje w nowoczesność powinien absorbować te środki. Pan poseł Jakubek ma zawsze mądre takie biznesowe podejście do spraw również politycznych, jak widać, czy międzynarodowych, słusznie. Można powiedzieć tak, że na pewno powinniśmy jednak też myśleć o odbudowie tej struktury choćby kulturowej, zabytkowej, tak, zniszczonej, bo jednak to powinniśmy odtworzyć, ale jakby być złośliwym, to może by można powiedzieć, że a może powinniśmy za te pieniądze wykupić, nie wiem, cukrownię w Niemczech, a może gazety na przykład lokalne w Niemczech. O, no właśnie, no właśnie. Jestem też pewny, że Niemcy z pewnością się na to nie zgodzą, ale na pewno moglibyśmy przynajmniej odzyskiwać też tą część majątku narodowego, którą żeśmy głupio i tanio wyprzedali, często w atmosferze afer, skandali. Myślę, że nie, choćby w spółkach niektórych Skarbu Państwa można by podnieść ten nasz udział, no bo co to za wielki udział, jak mamy 28 czy 30% w wielkiej spółce, która jest przecież, czy w wielkim banku i tak dalej, więc tu na pewno, tu, że tak powiem, na co wydać, myślę, że nie ma wątpliwości, że byłoby na co wydawać, ale na pewno lepiej wydawać w sposób taki, inwestując mądrze, i nie wykluczam, że również inwestując w Niemczech, gdzie się ciężko inwestuje obcemu kapitałowi, w przeciwieństwie do naszego kraju. Tam nawet piekarnie, jak piekarz dobrą założył i Niemcy zaczęli kupować niemieckie pieczywo, polskie pieczywo, a nie niemieckie, no to go szybko administracyjnie jakoś potrafili się pozbyć. Mamy tam co prawda jakieś namiastki, prawda, te stacje benzynowe, coś tam próbujemy, ale generalnie przecież jesteśmy raczej jako wielki inwestor nieobecni na terenie Niemiec, więc z pewnością będzie na co wydać. Trzeba te krzywdy również moralne, bo przypomnę, są jednak spadkobiercy też tych osób, które były, zginęły, straciły majątek. To by trzeba analizować. No i reprywatyzacja, prawda? I jeszcze, oczywiście tak, ale jak najbardziej. Natomiast my mamy świadomość, że to nie jest pstryknięcie palca i że to się tak łatwo wszystko da zrobić, ale musimy być bardzo konsekwentni, nie mamy prawa się z tego wycofywać i powtarzam, każda wypowiedź obywatela polskiego, że nie powiem Polaka, który by to kwestionował, jest nie tylko hańbiąca, ale powinna być brana również jakoś, że tak powiem, no powinna stanowić jakiś ostracyzm, jakąś że tak powiem, no wzgardę dla tego typu postaw polskich, bo nie ma mowy o żadnym mówieniu, że to jest niegodne i niemoralne, nieetyczne domaganie się tych odszkodowań. A czy to, że w niemieckim Bildzie ukazało się takie zdanie, do zimy 1944-45 jednostki niemieckie systematycznie niszczyły Warszawę, co szósty z 35 milionów mieszkańców tego kraju zginął podczas okupacji niemieckiej. Żaden inny kraj nie ucierpiał tak bardzo podczas nazistowskiego terroru. Bez że to jaskółka, która czyni wiosnę, że Niemcy już inaczej zaczynają troszeczkę pisać? Ale oczywiście pojawiają się opinie niemieckich historyków, które są skutecznie w Niemczech eliminowane, cenzurowane, wyciszane. To nie jest ta swoboda wypowiedzi w Polsce panująca, że każdy może opluć polskie symbole narodowe czy polski rząd. Oni tam pilnują, żeby tych głosów za dużo nie było, ale pojawiają się i w środowiskach naukowych, i w środowiskach finansowych, bankowych. Oni mają świadomość tego, że ta sprawa jest niezałatwiona, no ale oni dobrze pilnują po prostu swojego interesu. Oni, jak powtarzam, ta cywilizacja bizantyjska, bo Niemcy są taką cywilizacją, oni zawsze stawiali państwo ponad narodem. Oni zawsze, można powiedzieć, co kilkadziesiąt czy kilkaset lat ten naród opływający w postęp, nowoczesność, kulturę wariował po prostu i dewastował świat, Europę, sąsiadów, najeżdżał, rabował, palił, niszczył. Myśmy przecież ten problem mieli, przecież myśmy
na synodzie w Konstancji w 1417 roku mieliśmy wielkie elity. Mieliśmy Pawła Włodkowica, który potrafił powiedzieć krzyżakom i całej Europie, że Polska ma własne prawa i będzie ich bronić i egzekwować. No takich elit nam potrzeba, żebyśmy po prostu twardo strwali przy swoim. Po II wojnie światowej, kiedy zapadła żelazna kurtyna w połowie Europy, Polska znalazła się po tej drugiej stronie. Ta druga połowa Europy, mniej zniszczona, dostała plan Marshalla. Czy zwrot, znaczy tyle zwrot, czyli wypłacenie odszkodowań Niemców dla Polski byłoby takim planem Marshalla w czasie oddalonym o kilkadziesiąt lat? Nie wiem, ja myślę, że to chyba... Powiem, że to będzie piłka po naszej stronie. Ja w tej swojej wypowiedzi na temat mechanizmów, tylko na temat takiego ekonomicznego plan kopa, Marshalla, który byśmy to dostali. To było trochę co innego, bo tak, to była rozpędzona gospodarka amerykańska, która miała nadpodaż nieprawdopodobną. I oni w ramach planu Marshalla pozbyli się własnych zapasów i zaczęli odbudowywać za pomocą zielonych licencji przemysł niemiecki, który notabene nie był aż tak bardzo zniszczony jak polski przemysł na przykład. W związku z tym bardzo szybko, jak oglądałem wystąpienia w 1947 roku, pierwsze targi motoryzacyjne w 1947 roku, to nasi jeszcze chodzili po lasach. Już kabriolety oglądali Niemcy. Już się bawili w wolny rynek, już się bawili samochodami, już po wojnie było, pięknie było. Odbudowane miasta, Düsseldorf przecież zniszczony w ostatnich dniach, został odbudowany w ciągu dosłownie 2 lat. Więc proszę państwa, my jeżeli, daj Boże, odzyskamy nasze środki, powinniśmy je tak zainwestować, żeby one zaczęły przynosić dochody, żeby ich nie wydać po prostu na konsumpcję, tylko żeby państwo polskie bogate takim zastrzykiem finansowym powinno tak obracać tymi pieniędzmi, żeby one były coraz większe, żebyśmy stali się partnerem dla całego świata, bogatym partnerem. Taki fundusz założycielski nowej Rzeczpospolitej, nowego, bym powiedział, dobrobytu. I tym akcentem, proszę państwa, zakończymy. Rozmawiamy dzisiaj o tym, co zrobić z pieniędzmi, z odszkodowań, które nam się należą za II wojnę światową. Państwa i moimi gośćmi byli pan poseł Marek Jakubiak, Federacja dla Rzeczpospolitej, i pan poseł Janusz Szewczak, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję panom za rozmowę, a my spotkamy się jeszcze za chwileczkę. Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Dzisiaj stawiamy trochę futurystyczne pytanie, na co wydać reparacje od Niemiec, bo to dopiero przed nami. Na razie powstaje raport, który ma przynieść odpowiedź na pytanie, ile Polska straciła w czasie II wojny światowej, nie tylko jeżeli chodzi o zasoby materialne, ale także zasoby ludzkie. Ale my zastanawiamy się nad tym, co z tymi pieniędzmi, jeżeli przyjdą do Polski, zrobić. I w ostatniej części naszego pytania gorącego moimi gośćmi są pan Jerzy Bąbczyński, prezes Stowarzyszenia Saski 2018. Dzień dobry. I pan Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia. Mówiliśmy wcześniej z panami posłami Jakubiakiem i Szewczakiem o tym, że na pewno część tych pieniędzy należy poświęcić na odbudowę tych zabytków, których nie udało się w Polsce po II wojnie światowej odbudować. Ich jest trochę, nie tylko Pałac Saski, ale także w innych miastach Polski takie obiekty się znajdują, a też są takie, które są w dużym stopniu zdewastowane i też wymagają. Mamy też dużo do odzyskania dzieł sztuki do dzisiejszego dnia. Pojawiają się na aukcjach, nie możemy odzyskać tego drogą prawną, kupujemy niektóre obrazy. Ja nie wiem, czy państwo wiedzą, że najcenniejszym skarbem, który Polska straciła w czasie II wojny światowej, jest portret młodzieńca Rafaela Santi. Ten portret okazuje się był klejnotem kolekcji Czartoryskich. Wcale nie dama z gronostajem Leonarda da Vinci, tylko właśnie portret młodzieńca Leonarda da Vinci był tym, czym czartoryscy najbardziej się szczycili i chlubili. Do dzisiejszego dnia nie wiadomo, gdzie on się znajduje i czy uda się go odzyskać. Są kopie, nawet XVI-wieczne, ale... Jeżeli panowie pozwolą, to zanim przejdziemy do rozmowy, zorientujemy się, na ile warszawiacy wiedzą, co Warszawa straciła w czasie II wojny światowej, co w niektórych miejscach Warszawy się znajdowało, a co jest teraz. I czy młode pokolenie warszawiaków, nie tylko młode, ma wiedzę o tym? Po wojnie wiele symbolicznych miejsc dla Warszawy zostało zrównanych z ziemią. Niektóre zostały odbudowane i zrekonstruowane, jednak nie wszystkie.
Przed wojną przy Pałacu Tłomackiej 7 mieściła się wielka synagoga, największa w Warszawie. Miała ona swoich zwolenników, jak i przeciwników. W 1942 roku Niemcy przearanżowali wielką synagogę w wielki magazyn mebli, który zwozili z grabionych majątków całej Warszawy. Po stłumieniu powstania w getcie budynek został wysadzony. Popytamy o to, co tutaj było. Czy pan wie? Przed synagoga. Wojną. Synagoga. Jaka? Żydowska. Wielka. Wielka. A wie pan, co się z nią stało? Została zburzona przez Niemców. Nie. A słyszał pan o tym, że w Warszawie była wielka synagoga? Nie. Po prostu wojna. Jasne. I tu nie ma dobrych wyjść i dobrych rozwiązań. Szkoda. Szkoda takiego pięknego budynku, szkoda miejsca kultu. Cyrk Staniewskich był jedną z największych rozrywek dawnej Warszawy. 8-piętrowy gmach na 3000 widzów, po którym dzisiaj nie pozostał żaden ślad. Na jego miejscu stanął Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. To czy wiesz, co się tutaj w tym miejscu znajdowało przed wojną? Niestety nie mam pojęcia. Nie mam takich informacji. Wiem, że... Nie no, też chyba była akademia. Nie mam pojęcia. Co tutaj się znajdowało przed wojną? Nie mam pojęcia. Cyrk. Nie mam pojęcia. Cyrk? Słyszał pan o tym? No proszę, coś nowego. Pałac Saski znajdował się przy dzisiejszym placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Został zniszczony przez wojska niemieckie w grudniu 1944 roku. Mówi państwu coś nazwa Pałac Saski? Pałac Saski? No, tak, no ja gdzieś chyba o czymś czytałam, ale nie. Ja nie kojarzę. Powinien zostać odbudowany? Jeżeli stać nas na to, bo w tej chwili wydaje mi się są ważniejsze sprawy życiowe, ale powinien być. Myślę, że to dobrze będzie. Jak tam trochę terasy i kawiarnia i to będą więcej ludzi tutaj przechodzić, myślę. Warto odbudować to? No pewnie, wszystko warto odbudować. No właśnie, panie prezesie, rozmawialiśmy wcześniej o tym, że świat się dowiaduje z niedowierzaniem, co się działo w czasie II wojny światowej w Polsce, jakie straty poniosła Polska. Ta historyczna polityka Niemiec przyniosła takie, a nie inne efekty. Sądzi pan, że część tych pieniędzy odzyskanych z reparacji powinna być przeznaczona na to, żeby odkłamać tę historię, która oskarża Polskę o polskie obozy śmierci, która mówi o tym, że to naziści bliżej nieokreślonej narodowości rozpętali II wojnę światową. Te pieniądze w części powinny być przeznaczone na taką polską akcję edukacyjną dla świata. Pytanie, jaką kwotę będziemy mieć do dyspozycji i oczywiście jestem zdania, że należy myśleć w każdej sytuacji realistycznie. Znaczy, takie nadzieje, że my nagle dostaniemy prezent w postaci biliona czegoś, walutę ustalimy później, jest raczej nierealistyczne. Raczej należy się spodziewać, że będą to jakieś wpłaty rozciągnięte w czasie, które będą do wykorzystania na jakieś określone cele, o których musi zdecydować władza państwowa. I wydaje mi się, że jednym z głównych celów byłoby odbudowanie czegoś, co w Polsce zostało zniszczone właśnie przez Niemców i Sowietów podczas II wojny światowej, mianowicie etos polskiej inteligencji. I w tym kierunku moje myślenie idzie, to znaczy po prostu należy część tych pieniędzy przeznaczyć na stypendia dla polskiej młodzieży w amerykańskich uniwersytetach, to jest raz, po żadnych uniwersytetach tej z pierwszej ligi. Ligi Bluszczowej. Po drugie, zaproszenie znaczących nazwisk, żeby tworzyły tutaj swoje katedry na polskich uniwersytetach, właśnie z tamtych uniwersytetów i w ogóle uniwersytetów, najlepszych uniwersytetów świata, tak żeby polska edukacja mogła wreszcie odbić się od dna, w którym w tej chwili jest. Czyli taka inwestycja w inteligencję przyszłych pokoleń. A druga sprawa, to jest, jeżeli już mówimy o historii i polityce historycznej, to jest także zbudowanie prawdziwego systemu szkolnego, który widzimy wszyscy. To się wiąże między innymi także po prostu z większymi wynagrodzeniami dla nauczycieli, ale te pieniądze państwo polskie za jakiś czas będzie stać. Tutaj chodzi o zbudowanie całego systemu stypendiów zachęcających najlepszych studentów do bycia nauczycielami. A później te wysokie odpowiednio płace dla tych nauczycieli z budżetu państwa. Jeżeli mówimy o polityce historycznej i przeznaczeniu tych pieniędzy na odkłamanie czy przeciwwagę dla niemieckiej polityki historycznej, no to oczywiście to trzeba zrobić, ale tutaj nie ma prostych recept w tym momencie, w którym w tej chwili jesteśmy, bo czym innym jest taka prosta promocja Polski i pokazywanie prawdziwej historii Polski, a czym innym jest to, co robiły Niemcy przez ostatnie 50 lat, czyli systematyczna i bardzo sprawnie przeprowadzana akcja propagandowa,
z wykorzystaniem wszelkich możliwych źródeł, nie tylko oficjalnie widocznych na powierzchni, do tego, żeby odkleić słowo nacji od słowa Germany. Teraz my musimy nie tyle robić działalność odwrotną, bo tego się już nie da zrobić, bo świat już poszedł do przodu. My musimy nie tyle pokazać cierpienia Polski spowodowane przez Niemców i Sowietów, bo to jakoś Polakom wychodzi w sensie koncepcyjnym, natomiast jest za mało pieniędzy i tu właśnie to powinno się te środki na to przeznaczyć, na bardzo szerokie programy edukacyjne w najważniejszych państwach świata, czyli polskie katedry, nad którymi mielibyśmy kontrolę w Stanach Zjednoczonych, tak żeby pojawiła się przerwana już niestety ciągłość sprzyjających Polsce naukowców w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili można powiedzieć o kilku nazwiskach ludzi, którzy sprzyjają Polsce na amerykańskich uczelniach. Natomiast nie ma ciągłości promowania dalszych kadr ze względu na to, że po prostu badanie prawdziwej historii Polski nie opłaca się na amerykańskich uczelniach. Panie prezesie, o edukacji za chwilę będzie mój kolega redakcyjny Marcin Fiołek rozmawiał i mówił o tym. Natomiast my wróćmy jeszcze może do kwestii odbudowy zabytków, dlatego że mówił pan o tych częściowych wypłatach. Niemcy mają podobny pomysł. W Bildzie, proszę państwa, w 17 kwietnia ukazał się taki artykuł, czy Niemcy zapłacą za pałac, czy Niemcy zapłacą za pałac w Warszawie. I tutaj właśnie rozważają dziennikarze niemieccy, czy może właśnie Niemcy, którzy zburzyli ten pałac, powinni ten pałac odbudować. Jest z nami prezes Stowarzyszenia Saski 2018. Wydawać by się mogło, że no, coś się rusza z odbudową Pałacu Saskiego. Jedna z pań w naszym materiale filmowym powiedziała, że oczywiście trzeba odbudować, jeżeli nas na to stać nas na to. Panie prezesie, w dniu dzisiejszym. Wydaje mi się, że oczywiście tak jest. Tutaj padły szerokie deklaracje zarówno ze strony Kancelarii Prezydenta, ale również Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że Pałac Saski ma być odtworzony jako symbol trwałości i ciągłości Rzeczypospolitej. To ma być wielki pomnik obchodów stulecia odzyskania niepodległości. No i z tego, co tutaj wiemy, no trwają obecnie rozmowy z miastem stołecznym Warszawa dotyczące prowadzenia tego procesu. Warszawa ma w tym finansowo nie uczestniczyć, ale no padają jasne deklaracje, że te środki na odbudowę Pałacu Saskiego powinny się znaleźć ze środków budżetu państwa. No, my tutaj jako stowarzyszenie zawsze też zachęcaliśmy do tego, żeby możliwie szeroko patrzeć na koncepcję finansowania odbudowy Pałacu Saskiego, że być może pewien udział czy to podmiotów prywatnych, czy na przykład właśnie innej formy wsparcia, zbierania środków publicznych również uwzględnić, tak po to, żeby kwota z budżetu państwa była jak najmniejsza. Także no, zapewnienia aktualne i z tego, co wiem, obecnie trwają negocjacje pomiędzy miastem stołecznym a Skarbem Państwa dotyczącym zamiany działek. Udało nam się własnymi siłami odbudować stare i nowe miasto, udało nam się odbudować wysiłkiem społeczeństwa, które składało się Zamek Królewski. Panie prezesie, Bild tutaj taką sondę zapuszcza. Może wam parę zabytków odbudujemy i się od nas, że tak powiem, nieładnie odczepicie. Coś podobnego miało miejsce z Fundacją Pojednania, bo to, co miało być odszkodowaniami dla ludzi, którzy byli wykorzystywani jako niewolnicy w III Rzeszy, jako robotnicy przymusowi, dla tych, którzy przeszli przez obozy koncentracyjne, stało się właściwie takim funduszem humanitarnym, a nie jakimś odszkodowaniem. Nie obawia się pan, że parę takich gestów ze strony Niemiec i możemy zapomnieć o tym, że chcemy, żeby ten rachunek został zapłacony w całości? Czy skończy się na gestach, zależy od polskiej strony. Na ile będzie uległa Niemcom? Znając ten rząd, raczej nie. Wygląda na to, że będzie to twarda walka o zapłatę za to, że Niemcy Polskę zniszczyli. Powiedziałem na początku, że trzeba patrzeć realistycznie. Otóż ten realizm wskazuje też na to, że Niemcom do pewnego momentu, według mojej analizy, do pewnego momentu opłaca się stawiać zdecydowany opór, ale w końcu ta sprawa stanie na agendzie. I wtedy zaczną się poważne rozmowy. I nie skończy się na gestach, dlatego że determinacja jest najważniejsza w tym wszystkim. Niemcy do tej pory traktują Polaków z wyższością i taką pogardą. To widać w stosunkach międzynarodowych. Cała ta historia z ingerencją w polskie wewnętrzne sprawy tego dowodzi. Natomiast nasze doświadczenie w Reducie pokazuje, że jeżeli się sprawy stawia jasno i ostro,
to wtedy zaczynają się normalne rozmowy. I wydaje mi się, że gdy pojawi się ten raport, o którym była mowa na wstępie, to wtedy i kwoty będą znane, a także skala zniszczeń Polski, świat się o tym dowie, bo to będzie publicznie pokazywane, no to wtedy rozmowa będzie. Musimy kończyć naszą rozmowę niestety. Panie prezesie, mam nadzieję, że kiedy coś ruszy się już w następnym etapie ze sprawą odbudowy Pałacu Saskiego, to poświęcimy więcej czasu tej. Ja tylko bym może chciał przestrzec przez takim właśnie też, znaczy realistyczne podejście jest jak najbardziej potrzebne, ale skala zniszczeń Warszawy jest znana nie od dzisiaj. W 2004 roku był opublikowany raport o stratach zniszczeniach wojennych w Warszawie. Czyli rozumiem, że Pałac jak pan, państwo odbudują Pałac Saski, to wezmą się za następne obiekty, nie ma, które nie ma zostały na razie takich planów, ale Pałac Saski i Pałac Brühla powinny być odtworzone. Tak jest, jestem tego samego zdania. Pan Jerzy Bobczyński, prezes Stowarzyszenia Saski 2018 i pan Maciej Świecki, prezes Reduty Dobrego Imienia. Państwa i moimi gośćmi dzisiaj byli. To już wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.